Cześć, dzisiaj chciałem wrócić do ciasta tego candy board, które robiłem 3 tygodnie temu. Trochę pokażę, jak to wygląda. Po 3 tygodniach wygląda to tak, to jest taka twarda płyta. Trochę tam sypie, ale generalnie to jest twarde zbity cukier. I na tym nam zależy, to idzie na ul, oddał pod użym listewki. Dobra, ja to na razie odkładam, ponieważ to jest duża płyta na ul wielkopolski. Dzisiaj zrobimy coś na też pasujące do wielkopolskiego, ale na mniejszą formę, gdzie wchodzi 2 kg cukru. Myślę, że to jest wystarczające, aby zobaczyć, czy ta rodzina w jakiś sposób głoduje, tak? Czy ten pokarm, który daliśmy, jest prawidłowy, prawidłowa ilość właściwie. Ale co potrzebujemy? 2 kg cukru i trochę wody. Wody naprawdę niedużo, tutaj akurat w szklankę wlałem, ale to trzeba tak dolewać tyle, ile nam potrzeba. Patrząc na ciasto, jeszcze troszeczkę. Myślę, że to pójdzie około 100 ml na 2 kg. Pamiętajcie, że to musi być taka masa w miarę sucha, żeby to nie była masa, która nam płynie, bo to nie wyschnie po prostu. Szybciutko wymieszam, to jest mieszanka. Moje 2 kg cukru. Nawet przy tych cenach obecnych cukru to wynosi około 5 zł, 4-5 zł, tam w zależności gdzie kupicie. I teraz tak, wracam do octu winnego. Tam mój kolega, serdeczny przyjaciel Marcin, wspomniał, że ocet winny no nie jest plastyfikatorem, tak jak to powiedziałem w poprzednim filmie. Zacząłem szukać, on zaczął trochę szukać, rozmawiać z chemikami, z biologami i odpowiedź jest taka, ocet winny dodany z ciasta cukrowego, tego candy board, powoduje w pierwszym procesie plastyfikator, czyli powoduje, że łatwiej to jest ułożyć w foremce. W dalszym procesie powoduje rozkład tych cukru złożonego, czyli sacharozy, rozkład na dwucukry. Trwa to długo, także tu nie możemy powiedzieć, że to od razu się rozkłada. Trwa to około tam miesiąca czasu, bo nie ma dodatku temperatury. To co robiłem wcześniej, pokazywałem wam zrobienie fondanta, tam dodawaliśmy temperaturę, ta inwersja następowała bardzo szybko, natomiast tutaj trwa to troszkę dłużej. Dodatkowo, co jest ważne, ocet winny, czy w ogóle jakikolwiek ocet, akurat winny jest najlepszy w tym wypadku, powoduje, że pszczoły traktują ten pokarm jako ten cukier właściwie, jako pokarm, a nie jak śmieci, które muszą wynieść z ula. I to jest ważne, aby to zapamiętać, że podanie samego cukru z wodą prawdopodobnie spowoduje, że pszczoły albo tego nie wezmą w okresie zimowym, albo po prostu będą starały to się wynieść przy pierwszym lepszym ociepleniu. Ja też używam tych płyt cukrowych, czy candy board, tak to nazwiemy, bez różnicy. Ja używam to do oceny matek. Matki, które, rodziny, które korzystają bardzo dużo, a wiem, że zapasy są mniej więcej ustalone tak samo dla każdej rodziny, jeżeli one wykorzystują to w bardzo znacznym stopniu, czyli zjedzą załóżmy 4 kilo tego cukru, te matki nie idą do dalszej hodowli, ponieważ nie zimują dobrze w naszych warunkach, czyli nie potrafią dystrybuować tak zapasów, aby no przeżyć bez problemu. Co jeszcze? Po dodaniu octu winnego w przeciągu, no mówię, miesiąca, tam troszkę dłuższego, tu akurat jest kwestia, kto to powie, i ja nie jestem chemikiem, a nie jestem osobą, która zajmuje się na co dzień cukrem, ale to, co mi powiedziano, ten cukier rozbija się na fruktozę i glukozę, który jest bardziej przyjmowalny dla pszczół. Jeszcze jedna rzecz, co jest ważne, bo było kilka pytań, że pszczoły nie pobierają, jak jest zimno. Ta mieszanka, ta płyta po 2-3 tygodniach to praktycznie nie ma wody. To jest czysty cukier, tu jest pewnie wilgotność, zawartość wody na poziomie 2%. Nawet jeżeli to jest zmrożone, to pod spodem, gdzie się mówi, kłąb dojdzie do spodu, tutaj będzie temperatura dodatnia, pszczoły to pobiorą. Tak? W przypadku ciasta inwertowanego, gdzie ta ilość wody jest w nim znaczna, pszczoły potrzebują dalej wody, żeby to ciasto wykorzystać, i przewodność ciepła takiego suchego bloku jest dużo gorsza niż przewodność ciepła mokrego ciasta, także tu też ma to znaczenie. Aczkolwiek trzeba cały czas pamiętać, że to jest uzupełnienie, taka swego rodzaju polisa na wypadek, gdyby pszczoły zjadły więcej niż daliście lub daliście nieprawidłową ilość.
lub wiele innych czynników typu temperatura czy czerwienie matek też wpływa na większe zużycie pokarmu w czasie zimy, w czasie zimowli. Tak wcześniej wspominałem, po sezonie zimowym te płyty można wykorzystać, można to odrzucić do jakiegoś wiaderka, zalać wodą, wykorzystać jako syrop do podkarmiania odkładów czy podkarmiania rozwojowego rodzin, to już zależy co będziecie chcieli. Na 2 kg cukru łyżka stołowa, jedna, druga, jak damy trzecią, naprawdę też nie masz takiego znaczenia. Trzeba to wymieszać koniecznie, już ten zapach się unosi, już widać, że te... Chciałem to pokazać, nie wiem czy to będzie na filmie widać, jak ten cukier zaczyna się inaczej układać. Dlatego tam wspomniałem, że on jest plastyfikatorem, ale on właśnie jest też rozpuszczalnikiem, swego rodzaju rozpuszczalnikiem, który powoduje, że te cząstki cukru układają się w sposób taki bardziej twardszy, zawiera to no, oczywiście mniej powietrza, prawda, i ta woda inaczej szybciej odparowuje z tego cukru. Plus pszczoły pobierają to chętnie, bo to ma inny zapach, czy jakiś ma smak dla nich, no nie wiem, to się właśnie po to dodaje, aby pszczółkom to smakowało. Już widzicie, że to fajnie się układa, mogę inaczej, to można wygładzić praktycznie na lustro, dlatego powiedziałem plastyfikator. Tutaj, aczkolwiek pewnie to słowo, jak mi Marcin zwrócił uwagę, było niepoprawnie użyte, aczkolwiek mówię dla celu tej prezentacji, czy tego filmu można uznać, że to był swego rodzaju plastyfikator. Miseczka przygotowana. Tutaj jest troszkę miejsca i wrzucamy to ciasto do środka. Tam się wybrać, żeby tego nie wyrzucić za bardzo. Tą miskę zabiorę, wiem, że to Wam przeszkadza. I to rozkładamy. Tutaj nie będziemy robić żadnych otworów wentylacyjnych, ponieważ ten kawałek jest na wielkość około 4 ramek, na szerokość 4 ramek wielkopolskich, także jakkolwiek nieułożone rodziny zawsze z boku jest ta wentylacja. Plus jest też taki tej bloku cukrowego, na co warto dać uwagę, akurat no, nie po to się to robi, nie w tym celu, ale taka ilość cukru świetnie wpływa na wilgotność, utrzymanie stałego poziomu wilgotności, czyli on reguluje, prawda? Jeżeli tu będzie bardziej sucho, to ten cukier trochę odda tej wilgoci, będzie bardziej wilgotno, cukier będzie tą wilgoć pochłaniał. Układamy sobie równo, tu wygładzamy, właśnie dodatek tego octu powoduje, że damy radę to ładnie ułożyć i to zostawiamy. Te bloki to trzeba przygotować no minimalnie miesiąc przed skarmieniem, tak? Czyli tutaj dla nas listopad nas interesuje, ja bym powiedział 6-7 tygodni. W tym tygodniu ja będę przygotowywał około 200 takich bloków dla moich rodzin. I będę to podkładał w granicach połowy grudnia, może koniec listopada, też zależy od pogody. Jeżeli pogoda będzie bardzo dobra, to położymy to troszeczkę wcześniej, jeżeli potem będzie gorsza, położymy troszeczkę później, tak? Nie traktujcie tego jako karmienie zimowe, tak się nie karmi pszczół. To służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia przed awarią, ja bym to nazwał, awarią, w której pszczoły nie mają pokarmu, a dochodzą do górnej beleczki. Wykonanie tego takiego bloku, no mówię, ramka kosztuje w granicach tam 10-12 zł z siatką, wykonanie cukier 2,5 zł, 5 zł, macie święty spokój, to można jeszcze raz wykorzystać w trakcie sezonu do karmienia odkładów. Także gorąco zachęcam, wiem, że to jest jakaś nowość, wiem, że będzie miało i ma dalej sporo przeciwników, głównie osób, które tego nie stosowały i uważają to za coś niepotrzebnego. Ja uważam, że warto spróbować, szczególnie, że w tamtym roku było dużo sytuacji, w których rodziny się osypywały ludziom właśnie z powodu głodu. I poddawanie ciasta no, trochę mija się z celem, tak? Pszczoły nie potrzebują wody, żeby ten pokarm pobierać, korzystają tylko i wyłącznie ze swojej śliny. To też pomaga bardzo mocno, wspomaga zimowlę, ponieważ pozbywamy się tej wody z pszczół, tak? Nam też zależy, żeby te pszczoły były w cudzysłowie suche.
podkarmianie takim blokiem cukrowym na pewno mi w tym pomoże. Będziecie mieli jakieś pytania, piszcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Będę starał się co jakiś czas fajne jakieś filmy wrzucać, ciekawe, coś nowego, coś co... o, tak to wygląda z tej strony. To zostawiam, to postoi koło tygodnia. Coś nowego, coś innego, inne troszeczkę spojrzenie na to nasze pszczelarstwo. Nie wszystko, co jest w książkach, jest do końca prawdą. Wiele rzeczy się zmieniło, właściwie bardzo dużo się zmieniło. I będę chciał to pokazywać, żebyście też widzieli, jak to, jak robić, jak inne, co robić inaczej, tak? Niekoniecznie podążając za jakimiś utartymi metodami. Dziękuję bardzo na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania. Dzięki, cześć.